And it was great to start the new year by deepening our coordination as we work together for Ukraine's self-defense. Pracujemy na rzecz wsparcia samoobrony Ukrainy. Jak powiedział prezydent Biden, jest to decydująca dla świata dekada. Jest to również decydująca chwila dla Ukrainy i w jej wysiłku na rzecz obrony. Grupa kontaktowa nie spowalnia. Będziemy pogłębiać naszą współpracę i przyspieszać postęp, którego dokonaliśmy dzisiaj. Jesteśmy pewni, że partnerzy Ukrainy z całego świata skorzystają z tej możliwości. Nasza grupa jest, prostuje sobie za zadanie przewodzenie temu procesowi. Chcielibyśmy poinformować o zakończeniu kolejnej rundy posiedzenia grupy, która chce czy dąży do zapewnienia pomocy Ukrainie na rzecz obrony. Zatwierdzono nowy pakiet, wielomiliardowy pakiet pomocy składający się z 8 systemów przeciwlotniczych Avenger oraz amunicji, a także spełnia on potrzeby Ukrainy w zakresie pojazdów opancerzonych. 54 dodatkowe pojazdy Bradley, 19 pojazdów Striker, 53 MRAPy i ponad 50 sztuk opancerzonych Humvee. Również przewidziano 1000 dodatkowych sztuk amunicji artyleryjskiej. Mieliśmy zaszczyt wysłuchania dzisiaj pana prezydenta Zełenskiego. Chciałbym podziękować również kilku innym przywódcom, dzielnym przywódcom Ukrainy za dołączenie do nas. Chciałbym również podziękować mojemu dobremu przyjacielowi, panu Oleksejowi Reznikowowi i generałowi Mojszczukowi, zastępcy szefa sztabu. Ich prezentacje pozwoliły nam zorientować się w tym, z czym konfrontują się żołnierze i cywile. Główne potrzeby obrony Ukrainy to obrona przeciwlotnicza i siły pancerne. Chcemy umożliwić przekształcenie środków pomocy na w pełni operacyjne, więc zapewniamy nie tylko dostawy sprzętu, lecz również ich szkolenie oraz konserwację i naprawę. Koordynowaliśmy również programy szkolenia. Jak państwo usłyszeli, prezydent Biden oznajmił o najnowszej inicjatywie szkoleniowej, która korzysta z programów amerykańskich szkolenia żołnierzy ukraińskich, które toczą się od 2014 roku. Dołączyły do tego liczne inne kraje, a także misja wojskowa Unii Europejskiej. W międzyczasie chcemy wzmocnić również bazę przemysłową. Dyrektorzy firm zbrojeniowych również spotkali się w ramach naszej grupy. Nasze inicjatywy podkreślają, do jakiego stopnia udało nam się pogłębić naszą współpracę od czasu naszego pierwszego spotkania w kwietniu zeszłego roku. Nasza praca również pokazuje, jak wiele mogą osiągnąć narody dobrej woli, jeżeli współpracują ze sobą. Pokazuje ona długofalowe zaangażowanie na rzecz pomocy Ukrainie w odpieraniu niesprowokowanej agresji rosyjskiej. Jak widzieliśmy kilka dni temu na przykładzie Dnipro, Rosja kontynuuje swoje ataki na populację cywilną i infrastrukturę krytyczną. Bombarduje miasta pociskami manewrującymi i dronami. Ale Ukraińcy trzymają się mocno, są odważni, dzielni. A armia ukraińska broni swojego narodu. W miarę jak rośnie poziom okrucieństwa rosyjskiego, rośnie również zdecydowanie naszej grupy.
Kilka krajów wystąpiły z kluczowymi darami mającymi na celu ochronę nieba oraz obywateli Ukrainy. Francja, Niemcy i Wielka Brytania przeznaczą na Ukrainę swoje systemy obrony przeciwlotniczej, w tym również baterie Patriot. Również i my przekazujemy takie systemy, także robi to Holandia, czemu towarzyszy pakiet szkoleniowy i amunicji. Również Kanada zakupiła na rzecz Ukrainy systemy NASAMS i amunicję, dzięki czemu te systemy pewnie przyczynią się do ochrony niezliczonych żyć. Dotyczy ten pakiet również pojazdów pancernych. Wielka Brytania przeznacza znaczną liczbę czołgów Challenger 2, które stanowią duży pakiet zachodnich czołgów. I chciałbym pochwalić naszych brytyjskich sojuszników za tę odważną decyzję. W pakiecie znajdują się również pojazdy CV90 i armatochałowice Archer. Między innymi Dania dołączy do tego pakietu 19 chałubicami, również Łotwa będzie przekazywała amunicję, Estonia również pakiet w postaci bardzo potrzebnych chałubic 155 mm wraz z amunicją. Te wszystkie środki są bezpośrednim wyrazem naszej współpracy w ramach grupy kontaktowej i stanowią nowe zobowiązania podjęte wśród partnerów na rzecz pomocy Ukrainy w obronie. Bo nie tylko chodzi tutaj o bezpieczeństwo Ukrainy, lecz również o bezpieczeństwo europejskie, a także bezpieczeństwo ogólnoświatowe. Jest to właśnie obrona tego świata, w którym chcemy żyć. Świata, który chcemy, żeby odziedziczyły nasze dzieci i wnuki. Członkowie tej grupy kontaktowej opowiadają się za światem, w którym liczą się zasady i w którym liczą się prawa i w którym jest poszanowana suwerenność, gdzie ludy, narody mogą wybierać swoje własne ścieżki bez agresji, bez tyranii. Nasza grupa pozostanie zjednoczona i będzie rozpędzała się w celu wspierania walki Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji do końca wojny. Opowiadam się za światem stabilnym i pokojowym. Teraz przekazuję głos szefowi sztabu. Dziękuję bardzo, panie sekretarzu, za prowadzenie 8 grupy kontaktowej na rzecz wspierania wojny Ukrainy o wolność. Chciałbym również podziękować wszystkich ministrom obrony z 54 krajów. Dziękuję również panu ministrowi Reznikowowi i generałowi Mojszczakowi, zastępcy szefa sztabu. Przekazałem również, że spotkałem się w Polsce z generałem Załużnym. Oni właśnie reprezentują tę odwagę ukraińskiej armii i stanowią przedstawicielstwo sił zbrojnych. Generał obejrzał nasze szkolenie. Także odbyliśmy wizytowaliśmy również ćwiczenia sztabowe NATO. To spotkanie zakończyło się spotkaniem naszej grupy kontaktowej. Myślę, że w całej mojej karierze w mundurze widzę NATO najbardziej zjednoczone. W ciągu ostatnich 11 miesięcy nasze zadania zmieniały się, ale ta grupa kontaktowa pod przewodnictwem sekretarza Austina ma to samo zadanie, mianowicie wspomagamy Ukrainę w obronie przeciwko nielegalnej, niesprowokowanej agresji Rosji. Prezydent
Biden, sekretarz Austin i wielu innych przywódców stwierdziło, że będziemy ten wysiłek kontynuować tak długo, jak trzeba, aby Ukraina zachowała swoją suwerenność. Te spotkania grupy kontaktowych grywają bardzo ważną rolę. Wspieramy bowiem Ukrainę w obronie swojego terytorium i stanowią one również jednoznaczną demonstrację zdecydowania Zjednoczonych w NATO krajów. Prezydent Biden oznajmił o uchwaleniu 30. pakietu pomocowego, który łącznie z poprzednimi daje możliwości prowadzenia operacji połączonych ze wsparciem artylerii, dwie brygady oraz sześć batalionów zmechanizowanych, 10 zmotoryzowanych i 4 bataliony artyleryjskie plus wiele innego sprzętu. Ten pakiet amerykański połączony z darami innych krajów świadczy o naszym zobowiązaniu i zdecydowaniu na rzecz wspierania Ukrainy w obronie przeciwko niesprowokowanej agresji rosyjskiej i wygnaniu zaborcy z terenów okupowanych. Również kolejna kwestia to są wspólne szkolenia. Tutaj w Grafenwehr wizytowaliśmy z panem ministrem obrony ćwiczenia. Te możliwości szkoleniowe wraz ze sprzętem wzmocnią znacząco możliwości Ukrainy obrony przeciwko agresjom oraz przejście do operacyjnej ofensywy w celu odbicia okupowanych terytoriów. Dzięki temu wyposażeniu i szkoleniom Ukraińcy wzmacniają swoje możliwości taktyczne i operacyjne, szczególnie jeśli chodzi o synchronizację ognia artylerii z manewrami na ziemi. Tematy omawiane, także szkolenia, stanowią ogromny postęp i również przedłużenie tego, co czynimy od 2014 roku. Obecnie pokazują one, że dzięki tej pomocy Ukraina znacznie lepiej posługuje się takimi umiejętnościami. Chodzi tutaj o to, że nie można dopuścić, żeby duże kraje naruszały granice krajów mniejszych. W końcu prezydent Putin i Rosja uświadomią sobie wagę swojego strategicznego błędu, ale dopóki Putin nie zakończy tej wojny, na którą się sam zdecydował, kraje naszej grupy kontaktowej będą nadal wspierały obronę Ukrainy, aby utrzymać międzynarodowy porządek oparty o prawo międzynarodowe. Otwieram sesję pytań. Pan Spanberger z ARD. Czy pani, przepraszam. Panie sekretarzu obrony, wielu z nas sądziło, że dzisiaj nastąpi postęp na temat dostaw ciężkich czołgów. Nie wspomniał pan o tym. Chodzi tutaj o czołgi Abrams. Czy rozmawiali państwo o tym? Pewnie słyszała pani wywiad z ministrem obrony Niemiec, który powiedział, że nie podjęto jeszcze decyzji na temat dostarczenia Leopardów 2. Chodzi nam tutaj wszystkim o to, żeby zapewnić, że Ukraina będzie miała możliwości odniesienia sukcesu obecnie. Także mamy tutaj pewne okno możliwości między obecnym czasem, a wiosną, w którym nastąpi wyczekiwana kontrofensywa. To nie jest długi czas. Chcemy zapewnić odpowiednie możliwości. Pan szef sztabu mówił o szkoleniach i o zdolnościach, które zaoferowaliśmy. Również w tej ofercie znajdują się czołgi. Polska na przykład przekazywała i przekazuje czołgi. Również inne kraje do tego dołączą się. Na razie nie mam żadnego oświadczenia dotyczącego Abramsów. Minister obrony Niemiec powiedział, że na temat Leopardów nie podjęto decyzji.
W kilku ostatnich tygodniach niektóre kraje rozmawiają z Niemcami na temat przekazania niemieckich czołgów. Rozmawiał pan również ze swoim odpowiednikiem w Niemczech i powiedział pan, że ta decyzja nie została jeszcze podjęta. Czy jest pan rozczarowany stanowiskiem Niemiec? I czym, w jaki sposób można postrzegać Niemcy jako niezawodnego sojusznika, jeżeli opóźniają tak prostą decyzję? I tutaj do szefa sztabu. Czy jest tutaj jakiś zakaz korzystania z niektórych broni amerykańskich na Półwyspie Krymskim? I czy sądzi pan, że ta wojna powinna zakończyć się negocjacjami? Czy teraz jest moment na te wspólne negocjacje między Ukrainą a Rosją? Dziękuję za to pytanie. Pierwsza rzecz. Chciałem powiedzieć, że tutaj nie chodzi o konkretną platformę. Naszym celem, myślę, że udawało nam się to całkiem udatnie to osiągać, to przekazanie Ukrainie zdolności, sił i środków, które pozwolą jej odnieść sukces. Mówiłem o dwóch batalionach bojowych wozów piechoty Bradley, platformy bardzo dobrej. Trzech batalionów czy brygady strajkerów. To jest część wysiłków, które przekazują Stany. Szwecja dostarcza batalion CV-90, czyli transporterów opancerzonych. Niemcy wyślą Mardery. Polacy przekażą batalion sił zmechanizowanych. Niemcy wspominali również o czterech batalionach zmechanizowanej artylerii. Także jest to bardzo potężny pakiet. Jeżeli zostanie właściwie użyty, pozwoli Ukraińcom odnieść sukces. My zaś chcemy zapewnić, że dołożymy wszelkich wysiłków koniecznych do tego, aby zapewnić właśnie, że zostaną one właściwie wykorzystywane. Słyszeli państwo o dodatkowych szkoleniach. To jest coś, czego nie udawało nam się do tej pory osiągnąć. Teraz natomiast te oddziały wyposażone w Bradleye i w inne sprzęt pancerny będą uczyły się nie tylko korzystać z tych pojazdów, ale również wyznaczać warunki manewru i dokonywać tego manewru, jak korzystać z różnych możliwości, jak pokonywać przeszkody i tak dalej. Także myślę, że będzie to bardzo dobry pakiet, który sporządziliśmy i uważam, że pomoże on w przyszłości odnieść Ukraińcom sukces. To nie jest zatem oparte na pojedynczej platformie, lecz jest to wysiłek broni połączonych, które dostarczamy i uważamy, że na pewno stanie się przesłanką dla ukraińskiego sukcesu. Typowo nie rozmawiamy o zakazach czy zezwoleniach na użycie broni, ponieważ dotyczy to regulaminów bojowych, więc tego nie omawiamy publicznie. Drugie pytanie. Prezydent Biden, prezydent Zełenski i większość liderów Europy powiedziała, że ta wojna skończy się negocjacjami. Z punktu widzenia wojskowego jest to bardzo trudna operacja, ponieważ rozciąga się ona od Charkowa aż po Cherson. Toczą się tam znaczące walki. Jest to chwilowo front zamrożony z wyjątkiem Bachmutu, ponieważ tam obie strony dokonują kontrataków. Porównywalnie ze Stanów jest to mniej więcej odległość między Waszyngtonem a Atlantą. Także na tym terenie pozostają nadal znaczące siły okupacyjne Rosji. Z punktu wojskowego widzenia uważam, że w tym roku bardzo trudno będzie wyrzucić za pomocą siły wojskowej całe siły rosyjskie z każdego zakątka terytorium ukraińskiego. Nie mówię, że to się nie zdarzy, ale mówię, że będzie to trudne. Natomiast to, co może się zdarzyć, to uparta obrona, stabilizacja frontu. Jest to jak najbardziej możliwe. I w zależności od dostaw i szkolenia tego na tym sprzęcie, myślę, że Ukraińcy będą mogli zrealizować tak
taktyczną czy operacyjną nawet kontrofensywę, aby wyzwolić tereny ukraińskie. Myślę, że tak czy inaczej, tak jak wiele innych wojen w przeszłości, i ta wojna skończy się przy stole negocjacyjnym, ale tutaj czas tych negocjacji wyznaczą liderzy obu krajów. Pan Putin wywołał tę wojnę, może ją skończyć absolutnie w każdej chwili, bo skończy się to straszliwą katastrofą dla Rosji, dla rosyjskiego wojska, więc on powinien zakończyć tę wojnę już dzisiaj. Dziękuję. Kolejne pytanie. Od CDF. Dziękuję. Panie sekretarzu, czy Niemcy dokładają wystarczających wysiłków, żeby wykazać swoje przywództwo w Europie? Tak, ale wszyscy możemy zrobić więcej. Dotyczy to USA i każdego innego członka naszej Rady. Niemcy wniosły bardzo wiele do naszej kampanii. Od początku, kiedy wzmocniono OPL Gepardami, Patriotami obecnie. Niemcy oferowały również mardery i te mardery przekażą, a także przekażą również możliwości szkolenia na tych platformach. Szkolimy ukraińskich żołnierzy w zakresie prowadzenia manewru i w wielu innych kwestiach, tutaj również na terenie Niemiec, więc Niemcy nadal utrzymują otwarte drzwi dla ukraińskiej armii na rzecz szkoleń i kontynuujemy te wysiłki. Niemcy również szkolą siły zbrojne, batalion na szczeblu sztabu batalionu i brygady. Także dokładają takich wysiłków jak reszta grupy kontaktowej, ręka w rękę z resztą naszych kolegów. Wcześniej padło pytanie, czy Niemcy są przywódcami tego wysiłku w szpicy. Tak, Niemcy są rzetelnym sojusznikiem od bardzo długiego czasu i cały czas uważam, że pozostaną na przyszłość także takim rzetelnym sojusznikiem. Niemcy gościły 39 tysięcy moich sił zbrojnych i wielu członków ich rodzin i cywili. Także mamy doskonałe relacje i myślę, że te świetne relacje będą się rozwijały w przyszłości. Myślę, że rzeczywiście Niemcy przyjmą tutaj rolę przywódczą. Kolejne pytanie, Washington Post. Dzień dobry, dziękuję za panów czas. Do pana sekretarza, wielu obserwatorów mówi, że w tym momencie warto wysłać małą liczbę Abramsów, żeby zachęcić Niemców do wysłania Leopardów. Czy jest to możliwe, a jeżeli nie, dlaczego nie? I do pana generała, biorąc pod uwagę analizę tego pakietu, czy jest możliwe, że Ukraina wyprowadzi tutaj spójną ofensywę, kontrofensywę w najbliższych miesiącach? I jak to może wyglądać? Mówili panowie również o wielkich ofiarach. Jak wygląda liczba ofiar wojny po obu stronach? Myślę, że słyszał pan niemieckiego ministra, który wcześniej powiedział, że nie ma tutaj związku między przekazaniem M1 i Leopardów. Mówił to dosyć jasno. Więc to ten termin odblokowanie nie jest tutaj dla mnie właściwy i również, co ważniejsze, w jego rozumieniu także. My jako Departament Obrony zawsze przywiązujemy dużą wagę do dostarczania wiarygodnych zdolności wojskowych. Nie chcemy przekazywać tylko jakiegoś sprzętu, tylko jako pojęcie bez zapewnienia, że będą to istotne zdolności, siły i środki. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie udanej kontrofensywy na szczeblu operacyjnym, o czym właśnie teraz mówimy,
Musimy zgromadzić nie tylko dużą liczbę jednostek, lecz również zapewnić, że będą one dobrze wyszkolone na konkretnym sprzęcie. Jeżeli popatrzymy na pogodę i teren, widzimy, że jest tutaj bardzo krótkie okno czasu, żeby te zadania zrealizować. Jest to bardzo trudne. Zgromadzić od wszystkich krajów przekazywany sprzęt, wyszkolić załogi i tak dalej. Będzie to bardzo trudne zadanie. Także jestem pewien, że taka ofensywa jest wykonalna, ale jest ona wyzwaniem. Zobaczymy. Nie chcę przewidywać, ale do tej pory siły ukraińskie zrealizowały co najmniej dwie, a nawet więcej takich kontrofensyw: Charków, przekroczenie rzeki, wejście w głąb linii rosyjskich na wschód od Charkowa, a także udana operacja w Chersonie. Także zobaczymy dopiero potem, kiedy ludzie się przeszkolą na sprzęcie, zostanie to wysłane do Ukrainy, będzie można sporządzić spójny plan. Generał Załużny i inni, rozmawialiśmy z nimi o ich wizjach, bez szczegółów, ale taka wizja jest, zobaczymy, jak się to potoczy. Natomiast jeśli chodzi o straty, liczby są zawsze pod znakiem zapytania, ale w Rosji mówi się o 100 tysiącach, jest to znacznie więcej. Rosjanie doznali ogromnych strat w swoim wojsku. To obejmuje zarówno formacje regularne, jak i grupy Wagnera i także innych formacji rosyjskich walczących w ramach rosyjskiej armii. Ucierpieli poważnie. Rosjanie dlatego zmobilizowali 300 tysięcy. Myślę, że 250 uda im się faktycznie zmobilizować, więc wypełniają te straty, które, jak mówię, bardzo duże. Ukraińcy również ponieśli straty. Bardzo dużo cywilów zginęło ze względu na działania rosyjskie, bombardowanie infrastruktury, substancji mieszkaniowej, infrastruktury krytycznej. Również straty poniosła armia ukraińska. Jest to zatem wojna bardzo krwawa, pociągająca liczne ofiary po obu stronach. Ale myślę, że prędzej czy później rozpoczną się negocjacje, żeby tę wojnę zakończyć i że doprowadzi to do przywrócenia suwerenności terytorialnej Ukrainy. Tak się kończą wojny, ale generalnie były po obu stronach ogromne straty. Dziękuję bardzo obu generałom, panu sekretarzowi, panu generałowi. Kończymy naszą konferencję.